Papież Paweł VI, uznając dwa cuda zdziałane przez Boga za wstawiennictwem czcigodnego sługi Bożego, ojca Maksymiliana Kolbego, w dniu 17 października 1971 roku włączył go w poczet błogosławionych. Odtąd kult błogosławionego Maksymiliana Marii rozprzestrzeniał się jeszcze szybciej, a sprzyjała mu ufność pokładana w jego wstawiennictwie, pragnienie i postanowienie wielu wiernych, by naśladować jego przykład. Z rządzeniem Bożej opatrzności, kanonizacji szaleńca niepokalanej, dokonał papież Polak, wielki czciciel Matki Bożej. W dniu 10 października 1982 roku. Wróćmy do homilii, którą wygłosił w uroczystej Eucharystii. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Od dzisiaj Kościół pragnie nazywać świętym człowieka, któremu dane było w sposób szczególnie dosłowny wypełnić powyższe słowa Odkupiciela. Natchnieniem całego życia była mu niepokalana, której zawierzał swoją miłość do Chrystusa i swoje pragnienie męczeństwa. W tajemnicy niepokalanego poczęcia odsłaniał się przed oczyma jego duszy ów przewspaniały nadprzyrodzony świat łaski Bożej ofiarowanej człowiekowi. Wiara i uczynki całego życia ojca Maksymiliana wskazują na to, że swoją współpracę z Bożą łaską pojmował jako wojowanie pod znakiem niepokalanego poczęcia. Rys maryjny jest w życiu i świętości ojca Kolbego szczególnie wyrazisty. Tym znamieniem naznaczył też całe swoje apostolstwo, zarówno w ojczyźnie, jak na misjach. Zarówno w Polsce, jak i w Japonii ośrodkiem tego apostolstwa były specjalne miasta niepokalanej, Polski Niepokalanów i japońskie Mugen Zainosono. Maksymilian nie umarł, ale oddał życie za brata. Była w tej straszliwej po ludzku śmierci cała ostateczna wielkość ludzkiego czynu i ludzkiego wyboru. Sam się dał na śmierć z miłości. I było w tej jego ludzkiej śmierci przejrzyste świadectwo dane Chrystusowi. Świadectwo dane w Chrystusie godności człowieka, świętości jego życia i zbawczej mocy śmierci, w której objawia się potęga miłości. I dlatego pełnią mojej władzy apostolskiej postanowiłem, że Maksymilian Maria Kolbe, który w wyniku beatyfikacji był czczony jako wyznawca, winien odtąd doznawać czci również jako męczennik. Cenna jest w oczach Pańskich śmierć Jego świętych. Amen. Dzieło świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego trwa. Nadal jest wielu ludzi, którzy nie znają Boga. W szeregach rycerstwa niepokalanej jest miejsce także dla Ciebie. Jeśli nie boisz się trudności i wielkich zmian w Twoim życiu, zawierz się niepokalanej. Żyj, działaj i głoś chwałę Boga pod płaszczem niepokalanej.